Mam naturę osoby bardzo poszukującej. Dla mnie, jakby kwintesencją kreatywności, jest ciekawość i działanie. Nie ma nic piękniejszego dla mnie. Jak kiedyś malowałam, to malowałam tylko i wyłącznie ze względu na to, że ciekawiły mnie aspekty czysto plastyczne. Uwielbiam wszelkiego rodzaju formy rozgrywek, powiedzmy, między kolorami, wielkościami, fakturami itd. Obrazy abstrakcyjne pozwalają mi właśnie odjąć tą część emocjonalną i też odpocząć dzięki temu. Ale najważniejsze, żeby szukać, żeby właśnie kierować się tą ciekawością i żeby ta ciekawość nas pchała do działania. Po prostu się bawić, bez narzucania sobie tego, że za każdym razem muszę wytworzyć dzieło oryginalne i wartościowe. Może być po prostu fajne. Jeśli codziennie rano człowiek wstanie i powie sobie, Boże, muszę wymyślić coś oryginalnego i wartościowego, to się można położyć do łóżka od razu, nie? Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Artystka plastyk, pedagog, doktor sztuki. Profesor ASP w Warszawie i Uniwersytetu w Siedlcach, stypendystka ministra kultury i dziedzictwa narodowego, mazowieckiego stypendium doktorskiego i programu Młoda Polska. Zgadza się. Zajmuje się malarstwem figuratywnym i abstrakcyjnym oraz formami multimedialnymi. Tak. A także prowadzi autorskie warsztaty z kreatywności. Przed Wami Paula Jaszczyk. Dzień dobry. Witam Cię, Paulo, serdecznie w podcaście. Witaj. Bardzo mi miło, że przyjechałaś i znalazłaś chwilę, żebyśmy mogli porozmawiać. Ta przyjemność po mojej stronie. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Siedzimy sobie właśnie w restauracji kulturalna na starym mieście w Lublinie, której przy okazji dziękujemy za gościnę. Bardzo dziękujemy i myślę, że nazwa adekwatna do naszego spotkania. Tak, i do tego, co restauracja robi, bo nie tylko restauruje, ale też działa kulturalnie. W każdym razie to jest dosłownie dwa kroki. Od miejsca, gdzie ty właśnie zamykasz swoją wystawę w Lublinie. Tak, wczoraj. Wczoraj było takie już jakby oficjalna data zamknięcia. Dzisiaj zdejmujemy wystawę. Bardzo, bardzo się cieszę z tej wystawy, bo muszę przyznać, że no mało jest tak urokliwych miejsc jak wnętrze galerii. No Coś ma niesamowitego w sobie. Jak weszłam do niej i zaczęliśmy rozstawiać obrazy, to no ma taki klimat trochę świątyni sztuki. Coś pięknego było w tym wieszaniu. Jakieś, jakąś taką przyjemność mi to ogromną sprawiło, rozstawianie, chodzenie, czucie tego miejsca. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy proces. Coś jest takiego przyjemnego w tym procesie oswajania się z miejscem, do którego się weszło. I właśnie fajnie dać sobie taką chwilę na to, żeby pobyć. Tak. Można powiedzieć, z energią tego miejsca, i, i dopiero zacząć obrazy rozstawiać, i, i sobie chodzić wokół tego tematu. To był bardzo, bardzo miły dla mnie proces rozstawiania i wieszania wystawy tutaj w galerii. Tak, no, Galeria Sceny Plastycznej Kuleszka Mądzika no tak. to rzeczywiście jest faktycznie, tak jak mówisz, Świątynia Sztuki. Tak, tak I to jest miejsce z energią, Tam... tak również przez to kto tam się wystawia, ona chyba chłonie tę energię trochę, nie? Możliwe, możliwe, że tak jest, bo naprawdę, no jak myślę sobie, wiem, ona jest naprawdę niedaleko teraz od nas, a, a czuję aż tu po prostu to ciepło. Jakieś, jakieś takie rzadko mi się zdarza, żebym aż tak yy, taką jakąś czuła. Nie wiem, no po prostu strasznie to było przyjemne dla mnie i wielka to była dla mnie radość, a przede wszystkim zaszczyt, że mogłam się w tej galerii wystawić. Mm -hmm. No przykro nam jest, że akurat już kończy się ta wystawa, ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. Dokładnie, żeby się coś innego mogło zacząć. <grym> Dokładnie. Wrócę teraz do tych Twoich mm, naukowych historii, bo mm -hmm. tak, dyplom na ASP z wyróżnieniem rektorskim, potem doktorat, potem habilitacja i powiedz mi, jakie to były tematy. Poszczególnych, poszczególnych etapów. etapów. No. Trzeba powiedzieć, myślę, taką ważną rzecz, że jak zdawałam na wydział malarstwa, a przyznam się do tego, że zdawałam trzy razy i powiem szczerze, że bardzo się z tego cieszę. Cieszę się, że mi to zajęło tyle czasu, że mogłam się przekonać do szpiku kości, że to jest to, co chcę robić, że mogłam w międzyczasie popróbować innych rzeczy, bo byłam też przez chwilę w jakimś studium teatralnym, w takiej dwuletniej szkole filmowej, bo po prostu. Wszystkie te rzeczy mnie w jakiś sposób ciekawiły. To mnie przekonało o tym, że malarstwo to jest to, co chcę robić, a z drugiej strony o ironię, to potem wszystko przydało się do moich multimedialnych różnych działań, które się później obudziły. Więc no, jakby wszystko się po coś dzieje, jak można, można powiedzieć. Jak zdawałam na wydział malarstwa, no to takie klasyczne myślenie, y, takiego adepta sztuki, że malarstwo jest naj w ogóle i tylko malarstwo i tak dalej. Ale bardzo się cieszę z tego, że nie wiedziałam, zdając na Wydział Malarstwa, że jest tam pracownia, wtedy prowadzona przez profesora Jacka Dyżyńskiego, pracownia struktur wizualnych, która mamy przez trzy lata obowiązkową od pierwszego roku. I od pierwszego roku to miejsce no trochę prawie dla mnie jak świątynia, tu jak galerii. To było moje ukochane miejsce, i po tych trzech latach zostałam w tej pracowni jeszcze na dwa lata i zrobiłam w niej aneks do dyplomu. I muszę przyznać, że po latach myślę sobie, że ten aneks do dyplomu był ważniejszą częścią mojego dyplomu niż mój dyplom malarski. I to w ogóle ukształtowało bardzo. Później drugi nurt moich działań właśnie wokół multimediów, tylko że moje multimedia to są takie malarskie multimedia. To nie jest takie multimedia, sztuka mediów, y, y, stricte, nie wiem, 3D, komputer i tak dalej. Ja oczywiście tworzę te rzeczy w komputerze, ale one są jednak nadal bardzo malarskie. Nie wyzbyłam się, ja jestem i mówię to studentom, bo ja pracuję na Wydziale Sztuki Mediów. I mówię to studentom zawsze, że ja, no jakby w DNA swoim, jestem malarzem. I tego się nie wyrzekam, i, i kocham to bardzo. I kolor jest wszystkim, co determinuje moje, moje działania. I rzeczywiście udało mi się w tych multimedialnych działaniach połączyć myślenie malarskie. Właśnie z. Bo to jest też tak, że ja jako dziewczynka śpiewałam w chórze, i ta dźwięki, muzyka też są dla mnie ważne. Bardzo bardzo lubię współpracować z, z Akademią Muzyczną. Mam tam parę zaprzyjaźnionych osób, z którymi robimy razem projekty. Wielkim było dla mnie komplementem, jak Alicja Gronał, profesor, kompozytorka, powiedziała mi kiedyś, że myślę muzycznie i to było po prostu, była naprawdę no, miód na moje serce. I ja, ale co to znaczy myśleć muzycznie? Wtrącę się, przepraszam. Co to znaczy bo... myśleć muzycznie? Trzeba by było chyba zapytać Alicję. Myślę, to że to, rozumiesz? jak ja to rozumiem, znaczy. Ja bardzo lubię robić projekty, w których łączę dźwięk z, z obrazem. Lubię to, że multimedia pozwoliły na to, że. Mm, że no, klasyczne myślenie, myślenie o plastyce, czyli, czyli powiedzmy, obraz y, dwuwymiarowy, nieruchomy, bo to jest najistotniejsze, y, że udało się to poruszyć i udało się plastykę przybliżyć do muzyki, która trwa w czasie. A no obraz, właśnie, bo... a obraz mhm. jest. Tu i teraz i jest stały, prawda? Tak, no można go kontemplować dowolnie długo, dokładnie. natomiast muzyka jest w chwili. Jest nie? dokładnie. Więc te multimedia spowodowały to, że, że, że ten obraz zaczął być w czasie razem z muzyką. I marzę o tym, żeby zrobić projekt multimedialny na podstawie jakby inspirowany twórczością Henryka Starzewskiego i Marii Jaremy. Na razie zaczęłam pracować z koleżanką Agatą Pankowską, która jest tancerką i choreografką. Pracujemy nad, nad Henrykiem Starzewskim i przełożenie yy, jego geometrii na ruch, na myślenie o, o, o ludzkim ciele – no to jest klasyczne używanie funkcji myślenia abstrakcyjnego. Uwielbiam to. Uwielbiam wchodzenie na takie, takie rewiry gdzieś. No i czasami się śmieję, że jak siedzę i rozmawiam z tymi muzykami o projektach, to bardzo bym chciała, żeby podszedł jakiś tak zwany Kowalski i myślę, że stwierdziłby, że siedzą jacyś wariaci. Bo po prostu jak my gadamy o tym, jak te rzeczy ze sobą połączyć, to naprawdę brzmimy lekko jak szaleńcy. Ale ja to uwielbiam. No to... Uwielbiam ten kocioł właśnie taki, takiego próby znalezienia, nie wiem, połączenia aspektów muzycznych, prawda, czy nawet aspektów wykonawczych, artykulacji, dynamiki, różnych tych elementów, żeby znaleźć odzwier odzwierciedlenie w plastyce. To jest fantastyczne i bardzo mnie to ciekawi od dawna. I wrócę, jak pozwolisz, do zadanego przez ciebie no, tak, pytania, tak, bo tak, łatwo nam tak, idzie w przechodzenie w, w dygresję. Dyplom na malarstwie zrobiłam taki, żeby, był, oczywiście był cykl malarski, bo to jest podstawowa Podstawowa i najważniejsza część. I to był cykl portretów takiej starszej, starszej kobitki, której znalazłam kiedyś zdjęcia. I to jest w ogóle śmieszne też, bo ja przez całe pięć lat studiów malowałam bardzo intensywne, bardzo kolorowe obrazy, aż na piątym roku byłam tak przesycona kolorami, że mój dyplom jest biało. Biały właściwie, z pozostawionymi elementami surowego płótna, z jakąś tam kreską tej, tej twarzy, tej babci. Ale tak jak mówię, pracownia struktur wizualnych, tam powstała moja pierwsza praca, która zrodziła się z potrzeby tego, że obraz dwuwymiarowy przestał mi wystarczać. I stworzyłam taką formę przestrzenną składającą się z 60 malusieńkich obrazków, na które wyświetlałam slajdy, Robione, robiłam zdjęcia różnych, różnych rytm, rytmów, czy okien powtarzających się, czy cegieł, kamieni, różnych takich. Tropiłam dwa lata prawie chodziłam i fotografowałam różne takie rzeczy. Bardzo lubię robić takie projekty długodystansowe. Fantastycznie człowiek rozkłada się to w czasie, dojrzewa, i tak dalej. Lubię krótkie projekty, ale Lubię też właśnie takie, takie długie i zrealizowałam takie ze trzy już chyba. No i ta, ten dyplom w pracowni struktur otworzył właśnie mnie na myślenie i tworzenie prac, ja to nazywam multimedialne formy przestrzenne, gdzie ja tworzę właśnie jakiś obiekt, który wisi w przestrzeni i na niego wyświetlam wizualizację i powstają cudowne rzeczy, które uwielbiam, czyli złudzenia optyczne. Niestety. Nagrane te, te moje prace spłaszczają się, i to jest straszna moja bolączka. Robię oczywiście jakąś dokumentację z boku w, na różne sposoby, ale nigdy to nie jest to samo. Zwłaszcza jak ja je pokazuję w ciemnej sali, jak się wejdzie, to bardzo to urokliwie wygląda, bo oko nie do końca jest w stanie zrozumieć, co się dzieje, bo obraz się rozkłada częściowo na ścianę, częściowo na elementy, które wiszą przed ścianą w różnych odległościach od siebie. Kapitalne rzeczy powstają. Jeszcze do tego, jak do tego dodany jest dźwięk, no to już się dzieje magicznie. ge. Yeah. I tak właśnie było z moim doktoratem, że gdzieś ta potrzeba działania w obrębie trójwymiaru, i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że mu czegoś brakuje. Najpierw stworzyłam ten obraz trójwymiarowy, potem doszedł do tego dźwięk. No i mój doktorat dotyczył, stworzyłam graficzną, abstrakcyjną partyturę muzyczną, stworzyłam elementy, które wisiały w przestrzeni, podobne do, tej, do tych te, takich znaków, które wytworzyłam jako partyturę. Poprosiłam y, członków zespołu Quart Ludium, którzy mi zinterpretowali te, te, te znaki. Dostałam cztery ścieżki, y, bo jedna była na, bo przypisałam instrumenty też do kolorów i tak dalej. I tym sposobem stworzyłam bardzo dziwny y, utwór, y, taki poszatkowany, który odpowiadał na to, co, co się pojawia w danym momencie na, na ekranie. No i oczywiście właśnie tam się też wytworzyły te różnego rodzaju złodzenia optyczne. Po czym, w, jeśli chodzi o habilitację, to w 2011 roku stworzyłam cykl obrazów splątania i na ty, jak miałam wystawę tych obrazów, przyszła, przyszła na tą wystawę właśnie wspomniana wcześniej Alicja Gronał, która no wielka, i to, był, wielkie to było dla mnie wydarzenie, ponieważ zapytała się mnie, czy mogłaby napisać utwór muzyczny inspirowany tymi obrazami. No i muszę powiedzieć, że jak było pierwsze wykonanie, bo to jest sześć części, no to przy jednej części to ciarki mi tak chodziły po ciele, że nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Po prostu było niesamowite, jak ona odebrała pewne emocje, których ja nawet świadoma nie byłam do końca. No i potem na podstawie tego, tego sześcioczęściowego utworu, i jeszcze do tego było kwartet na scenie, tancerki tańczyły, obraz był wyświetlany. No, niesamowite przedsięwzięcie. Było to dwa razy wystawiane i dwa razy nic się nie wydarzyło. Nikt się nie przewrócił, muzykowi nie wypadł smyczek, nie zaciął się obraz. Naprawdę po tych dwóch dniach wieczorem usiadłyśmy, prawie żeby zemdlały z wrażenia, że się nic nie posypało przy takiej ilości ludzi i, i różnych elementów. I to było kolejnym pretekstem do tego, że wzięłam jeden, jedną część z utworu Alicji i na podstawie tego, z, tego, z dwóch obrazów, które, do których powstał ten, ten utwór, stworzyłam, bo tam była postać na tym obrazie, stworzyłam ją w takiej dużej, bardzo skali i zrobiłam wizualizację na podstawie tych dwóch moich obrazów, po prostu różne elementy się ruszały. I miałam wystawę w galerii studio w Pałacu Kultury przy Teatrze Studio, też cudowne, cudowne miejsce, niesamowita wielka sala, i tam wisiała w przestrzeni, w ciemności ta postać, i na niej był wyświetlana ta wizualizacja razem z, z właśnie z tym utworem. I to było dziełem też potem habilitacyjnym moim. No, więc tak jak mówię, to są multimedia, ale bardzo malarskie. Mhm. Czyli można powiedzieć, że w zasadzie to był pewien ciąg tak. tego samego. Tak, tak, to się rozwijało. To było w ogóle, jak ja zaczęłam to opisywać do habilitacji, to mi sporo czasu zajęło, żeby to opisać, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że jak y, tworzyłam te obrazy w 2011 roku, to zanim je stworzyłam, poznałam aktorkę y, Patrycję Kujawską, która wtedy grała w, w bardzo ciekawym teatrze, gdzie oni przez rok y, grają ten sam spektakl i wtedy grali spektakl, do którego cała obsada miała głowy ogolone. I cały rok się golili co jakiś czas do tego spektaklu. Jak ja ją zobaczyłam i poznałam, to, co, to po prostu coś pięknego było w tym. Ona jest bardzo piękną kobietą, nie takim patykiem, trochę jak ja powiedzmy. I do tego ta łysa głowa, to coś było niewiarygodnego. I ona się zgodziła, ja jej porobiłam zdjęcia, i na podstawie później tego robiłam szkice, powstały te obrazy. No więc ten naprawdę ten proces cały, i fantastyczne jest to, że się zaczęło od obrazu, potem. Był duży koncert, potem forma przestrzenna, i tak dalej. Cudowne wykorzystanie w ogóle jakby jednego jakiegoś wydarzenia, które się przez parę lat zmieniało w różne projekty. No właśnie, a tak spo, z punktu widzenia nie wiem oceny kreatywności, to jak te etapy wyglądały u ciebie? Jak, jak oceniasz ten rozwój swój? W ogóle to było duże wydarzenie dla mnie, bo te obrazy powstały 6 lat po moim dyplomie i to był taki pierwszy moment, kiedy zrzuciłam takie kajdany akademii. Takie, myślę, że każdy z nas taki proces musi przejść, gdzie już powiedziałam sobie, ale halo, nie ma już profesorów, już nie oceniają, już, już sobie możesz malować, pamiętam to. Jakie to było cudne dla mnie. Więc, jakby dla mojej kreatywności, to, że. To ja pamiętam, że to był bardzo. Ja weszłam jakiś poziom wyżej po prostu ponad, ponad to, co wcześniej tworzyłam. No właśnie, mam takie pytanie, no. czy nasuwa mi się w związku z tym, czy rzeczywiście akademickie wykształcenie, mm -hmm. które ty masz. Mm -hmm. I sporo artystów ma. Mhm. Czy ono pomaga w, w tej twórczości takiej artystycznej, czy może to jest kula czasem u nogi? No Nie mogę do końca odpowiedzieć, bo musiałabym mieć dwa życia, w którym mam wykształcenie akademickie i w którym nie mam nie ma próby kontrolnej. I, i, i nie, mam, nie mam próby kontrolnej. Myślę sobie tak, dla mnie te pięć lat na Akademii, jak mówiłam, zdawałam tam trzy razy, to był najcudowniejszy czas w życiu. Ja po prostu siedziałam tam od rana do wieczora. Dzisiaj już nie mam tyle czasu, żeby. By tyle pracować, więc ja na pewno tam dokonałam wielkiego rozwoju i nie zamieniłabym tego na to, żeby nie studiować na akademii, więc dla mnie to był bardzo ważny czas. Oczywiście potem następuje czas, w którym się trzeba skonfrontować z rzeczywistością i różnymi rzeczami, tylko ja też nie zdążyłam za bardzo tego zrobić, bo ja rok po studiach zaczęłam już pracę na akademii, więc niedługo, że tak powiem, byłam bez akademii i jestem na tej akademii dalej od 18 lat wykładam, więc Jestem cały czas jakoś z tym miejscem związana. Na pewno jest tak, że są pracownie, które trochę mniej pomagają w kreatywności, troszkę bardziej, nie wiem, no, odpowiadamy na jakieś żądanie profesora, a są pracownie, w których jesteśmy dźgani do tego, żeby poszukiwać. I dla mnie taką pracownią była pracownia struktur wizualnych. Ja po prostu w ogóle lubię poszukiwać i uważam, że to jest najciekawszy aspekt mojego zawodu. Po Poszukiwanie wokół jakiegoś tematu. Właśnie padło struktury wizualne. Mm -hmm. Co to jest? są struktury to jest, wizualne? Tak, to jest pracownia, która uczy podstaw języka plastycznego, kompozycji, tego jak, jak w danej przestrzeni nazwijmy najzwyklejszej kartki A4 zakomponować na przykład znak, tak? Uczy najrozmaitszych zagadnień związanych z figurą, z tym, że coś może być gładkie, coś może być chropowate, coś może być małe, duże i tak dalej, tak? Inaczej pracują prace czarno-białe, inaczej pracują prace w kolorze, więc no to jest, no takie Becadło. My się po prostu uczymy tam mówić i, i pisać tylko że y, językiem plastycznym. Mm -hmm. Teraz tak, mówiliśmy o malarstwie i o multimediach i zastanawia mnie coś takiego, czy ty jak tworzysz multimedia i obrazy, to są inne powiedzmy jakieś sposoby działania kreatywne? Czy to się miesza, czy to się łączy, czy jak to przebiega u ciebie? Myślę, że to jest jednak trochę inny sposób myślenia, no bo tak jak powiedziałam, podstawową ta różnicą ta. jest to, że obraz jest widziany w całości, tu i teraz no, możemy go. Traktować? I dojrzeć elementy, które wcześniej żeśmy chwilę nie zauważyli. No, ale jednak inaczej się buduje dramaturgię obrazu w całości, a inaczej obrazu, który trwa, prawda? I myślenie o tym, że zaczynam na przykład, zwłaszcza jeśli ja robię na przykład wizualizację na podstawie jakiegoś obrazu, czyli ten obraz rozkładam na czynniki pierwsze, i pewne elementy się pojawiają w tym momencie, które się wycofują, za chwilę wracają, i tak dalej, no to jest to jednak inne myślenie. Też na zasadzie Takiej, w jaki sposób oddziaływuje to, co widzimy, a za chwilę zanika, a jaki element ma się pojawić po tym, no bo będą ze sobą współgrać, kontrastować i tak dalej. No trochę to jest bardziej rozbudowana struktura myślowa, na zasadzie, no trochę jak, jak w szkole podstawowej nas uczono, że, że wypracowanie musi mieć początek, środek, zakończenie i tak dalej. Tak? Więc no tutaj to jest trochę na takiej zasadzie, może tutaj jest trochę tego myślenia muzycznego, że na budowaniu, Wycofuje się strukturę potem się gdzieś wycofuje dźwięk, dźwięk na zasadzie wraca, czy obraz wraca, wycofuje się i tak dalej. Więc no inne, inne to jest myślenie. W obrazie malarskim wszystkie elementy współgrają, na sie, na, 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 mają pewien nacisk w tym samym momencie na siebie, prawda? Więc no in, inna kreatywność, ale równie ciekawa. Ale to jest tak, że jedno inspiruje drugie, tak u U, ciebie. u mnie tak, tak ewidentnie, tak, albo czasem ob... mnie inspiruje dźwięk, więc to dużo rzeczy mnie inspiruje. Ale obserwujesz, że na przykład ta inspiracja przebiega w jednym kierunku tylko, na przykład od malarstwa do multimediów czy w dwie strony? Chyba na razie bardziej jest tak, że z malarstwa na multimedia. Chyba jeszcze nie namalowałam obrazu, który, który by mnie, który by powstał z multimediów, ale z drugiej strony od wielu lat maluję obrazy, które powstają na podstawie zdjęć tancerzy i, i też jest tak, że no, używam pewnego multi i medium, bo używam medium fotografii, tak? Na podstawie później tych zdjęć tworzę szkice, na podstawie tych szkiców powstają obrazy, więc y, gdzieś gdzieś ten zatrzymany ruch tancerza by nie powstał, gdybym nie użyła fotografii. Więc no, jakiś to wpływ ma. Mhm. No dobrze. Mówiłaś o tych kolorach, które przepisywane są do różnych instrumentów, tak? tak? Czyli co, synestezję, tak? Nie, znaczy ja chyba nie posiadam synestezji no samoistnej. Mam takie, takie pytanie jest. Mhm. Znaczy to jest trudno jest mi to trochę rozróżnić, ponieważ ja mam tak rozbudowaną wyobraźnię, że czasem jest ciężko powiedzieć, czy ja to widzę, czy ja to sobie wymyśliłam powiedzmy. tak? No nie mogę powiedzieć, żebym miała jak kandyński to, że siedzę i słyszę dźwięki, i widzę po prostu kolory. Ale rzeczywiście mam tak rozbudowaną kreatywno-wyobraźność, że tak to nazwę, że jestem w stanie wymyślić sobie na przykład słysząc instrument, jaką mógłby mieć barwę jako przełożenie na kolor, prawda? Znaczy też po prostu to lubię i bawię się tym, tak? No ja do, tego, do tej mojej pracy doktorskiej przypisałam instrumenty na zasadzie takiej, że skrzypce były żółte, fortepian jest niebieski dla mnie, też nawet ze względu na to, że skalać dźwięku fortepianu, patrząc na skalę rozłożystości niebieskiego do granatu ciem, ciemnego, no jest no taka mieszcząca Potężne. się, potężna i mieszcząca się w skali fortepianu, prawda? Gdzieś właśnie piskliwe rejestry skrzypiec świetnie mi się przypasowały do żółci, no i tak dalej, i tak dalej, tak? Można, można to w ogóle się można po prostu bawić w ten sposób, włączać sobie jakieś instrumenty i próbować sobie wyobrazić, czy kolor, czy nawet też yy, pewne ziarno, Prawda? bo mhm. instrumenty dęte tak. metalowe będą jednak miały inną chropowatość, a inaczej yy, nie wiem, klarnet drewniane i tak dalej. To mhm. cudowna zabawa w ogóle jest. Mhm. No i taką synestezję, myślisz, że to można wyćwiczyć, czy to jest dar jakiś, który się ma albo nie? Nie wiem, czy to jest dar. To jest chyba jakiegoś lekkiego generalnie w genezie, to jest chyba w ogóle jakieś lekkie zaburzenie, bo to jest to synestezja to jest w ogóle połączenie dwóch zmysłów razem. Przyjaciółka mojej mamy, jak y, słyszy imiona, to widzi kolory. Ja chyba jestem jakiś jasny fiolet, czy coś takiego kiedyś mi powiedziała, więc to się zdarza, ale to się miksują po prostu zmysły. Ja na przykład mam coś takiego, że y, mam nadwęch, bardzo mam y, wyczulony nos i bardzo kojarzę ludzi po zapachach. Także y, zdarza mi się iść po ulicy i zacząć się rozglądać, bo ktoś tam, o pachnie, jak Maciek na przykład, <laughs> nie? I, I się rozglądam, czy, czy coś. No. Tak, tak. tak. To ja mam taką to, synestezję. To bardzo ciekawe. Zmagania, meandry, mity, dialogi, korelacje, napięcia, uwikłania, ślady, charaktery. To mhm. są słowa z tytułów Twoich cykli czy wystaw. Tak. tak. I to raczej sugeruje takie dość intensywne poszukiwania. W w, nie wiem, w psychice mm -hmm. i w życiu człowieka? Mm -hmm. Znaczy. Nie wgłębiając się bardzo w aspekty prywatnego życia, że tak powiem, mogę powiedzieć, że te tytuły. Znaczy, to jest tak. Jak kiedyś malowałam, to malowałam tylko i wyłącznie ze względu na to, że ciekawiły mnie aspekty czysto plastyczne. Uwielbiam wszelkiego rodzaju formy rozgrywek, powiedzmy, między kolorami, wielkościami, fakturami i tak dalej. W pewnym momencie życie prywatne no, na tyle, było trudne, że no, zweryfikowało trochę y, mnie. I musiałam no, stoczyć walkę z tym, żeby chciało mi się dalej chcieć, i miało to wpływ. Po prostu zaczęły te emocje się jednak pojawiać w tych obrazach. I wszelkiego rodzaju zmagania, meandry, zawiłości i tak dalej, zaczęły mi towarzyszyć. I towarzyszą do dzisiaj, I ja jestem w ogóle też osobą wysokowrażliwą i odbieram świat wszystkimi zmysłami, co bywa piękne, ale bywa też potwornie trudne. Stopień przebudowy, bodźcowania, jaki potrafię czasem mieć, jest naprawdę trudny do zrozumienia. Kiedyś kolega mi powiedział, że to trochę, ja żyję trochę tak, jakbym nie miała skóry. I, I to jest bardzo dobre określenie, żeby ktoś mógł zrozumieć, kto tego nie ma. Mnie dotyka właściwie wszystko, tak? I ciepło, zimno, zapach, ilość, nie wiem, wzorków, wszystkiego, co migę dookoła i tak dalej. Czasami potrafię być wieczorem tak potwornie zmęczona, że, że naprawdę padam po prostu. I myślę, że, że to stało się już częścią mojego DNA. Tak, tak, to, to ja się zmagam. No, zmagam się. Często się zmagam z różnymi rzeczami, i, i po prostu te, te zmagania gdzieś weszły w pewną emocjonalną tematykę obrazów i, i różnych zagadnień, ale myślę, że też po prostu chciałam się w jakiś sposób tym podzielić, żeby, żeby ludzie wiedzieli, że. Że tak jest, że, że się ludzie zmagają z jakimiś, jakimiś tematami. I zrobiłam taki cykl prac, które mają bardzo dużo takich kropeczek. I, i te kropeczki są taką symboliką właśnie takich ciapek, stróbków, ranek, ymm, różnych, które zbieramy idąc po prostu przez, przez życie. No każdy z nas, prawda, w jakiejś konfrontacji z jakimś człowiekiem, coś się udało, coś się nie udało, ktoś cię zawiódł, coś zabolało. Tak, o tym, o tym są trochę te, te, te tytuły, że tak powiem. I w zasadzie te tematy czy te pojęcia to są takie rzeczy, które chyba wszystkich nas dotykają. Ty myślisz o sobie o, jako o takim artyście, który komentuje, nie wiem, nie tylko swoją kondycję, ale też i sytuację wokół, czy inaczej to nie jest Nie, nie, poczu nie czuję się takim twórcą, który, znaczy nie mam, może powiem tak, do tej pory nie miałam potrzeby i na razie nie mam potrzeby komentowania jakiejś rzeczywistości dookoła polityczno, ekonomiczno, ekologiczno i tak dalej. Mówię, no tak uwielbiam świat plastyki i, i, i poszukiwania i, I bawienia się tym tematem, że, że nawet jeśli jest gdzieś tam ta pewna warstwa emocjonalna, ona była to doświadczenia, które mnie spotkały, były tak trudne, że nie dało się być obok i malować sobie po prostu dla malowania. To, to Samo wyszło. To nie było moje założenie. Ja zawsze, jakoś wcześniejsze lata twórcze, wydawało mi się, że ja nie okazuję emocji. Ja potem, właśnie jak się okazało, jak Alicja Gronał stworzyła utwór, w którym była taka mnogość emocji, którą zauważyła na obrazie, to stwierdziłam, że muszę zweryfikować to i powiedzieć: Hola, hola, jednak ty tam przekazujesz emocje, tylko może nie dosłownie, tak. I to w sumie też mnie cieszy, bo no, chyba dosłowność jest nudna, jeśli tak zero-jedynkowo jest powiedziane, co się, co się dzieje w, na obrazie. Więc nie, nie wydaje mi się, żebym, żebym komentowała. Raczej przekazuje pewne emocje i, i, i tyle, ale nie takie niedosłownie. No tak, bo ty działasz w nurcie i figuratywnego mhm. malarstwa i malarstwa abstrakcyjnego, więc tak. zwykle to tak jest, że jest albo-albo. Natomiast mhm. u, u ciebie to jest i to, i to. Tak. I teraz pytanie takie, czy to jest tak jakby pewna, nie wiem, może alegoria tego, że w są takie sprzeczności Myślę, że może trochę tak być. Jak w każdym zresztą. Bo myślę, to... że w każdym są jakieś sprzeczności, tylko może mniej skrajne. Ja mam chyba myślę dwie osobowości po prostu w sobie. Mam, mam taką naturę bardzo, bardzo właśnie wrażliwą, ale z drugiej strony mam też bardzo konkretną, poukładaną. Myślę, że to też jest tak, że ta natura. Albo ja z, wytworzyłam sobie tą naturę konkretną bardziej, bo ona mi pomaga zapanować nad tym światem bardzo wrażliwym, nad, nad światem, w którym też jeszcze mam ADHD i, i parę nadpobudliwości rozmaitych. I to, że, I to, że udało mi się właśnie dzięki kreatywności wytworzyć pewne narzędzia, które pomagają mi żyć i funkcjonować, bo ja sobie wytworzyłam pewne rytuały, nad którymi już nie muszę się zastanawiać one po prostu funkcjonują i to jest fajne i to, mi, i to mi pomaga, ale z drugiej strony mam naturę osoby bardzo poszukującej, właśnie tak dla mnie jakby kwintesencją kreatywności jest ciekawość i działanie. Nie ma nic piękniejszego dla mnie. Być ciekawym, czyli ta ciekawość powoduje, że się poszukuje, że się zadaje pytania, że się, że się rozgląda, że tak, że śmak z tej, z tamtej owantej i myślę, że to powoduje, że ja nie jestem w stanie wybrać tylko obrazów figuratywnych, bo to już nudno by mi było. W związku z tym obrazy abstrakcyjne pozwalają mi właśnie odjąć tą część emocjonalną i też odpocząć dzięki temu, bo ja muszę odpoczywać od emocji i mogę się skupić tylko na aspektach czysto plastycznych, bawić się tylko cieniem, fakturą, kolorem. No cudowne to jest. To jest po prostu spa dla mojej głowy i w sumie też dla mojego ciała, bo, bo pewne napięcia ustępują. Ale no tak, ja się w ogóle charakteryzuję dwoistością, bo nie dość, że maluję i robię multimedia, to w malarstwie robię i figuratywne, i abstrakcyjne, ale w multimediach robię i formy przestrzenne, ale i wizualizacje do koncertów. No nic nie poradzę na to, że tak. Znaczy ja się bardzo z tego cieszę, że tak mam, ale, ale tak, charakteryzuję się takim rozbrykaniem, że tak powiem, w tym wow. temacie. Macie. Ładne to rozbrykanie. I to jest mi to rozbrykanie. Ono wymaga y, takiego przestawiania się na inne tory myślenia, czy tam działania? Nie, szybko mi się głowa. Ja, to jest ciekawe, bo ja na przykład w, bardzo lubię, jak ze studentami rozmawiam i przychodzą i opowiadają mi o pomyśle jakiegoś swojego projektu. No Często muszę się hamować, bo mnie się tak głowa uruchamia, że, że ja mogę po prostu 100 wariantów jakichś, nie? A to oni mają te warianty oczywiście wymyślać i, i trochę próbuję ich podpuścić. Żeby, żeby to zrobili. Więc nie wiem, nie wiem. My się po prostu kotuje tam w tej głowie, ale jak mi się kotuje w fajnych tematach. Bo mówię, ja pracuję dużo i, i ta część bardziej taka logiczna i, i taka opiekująca się tą częścią twórczą. Pozwoliła mi wytworzyć pewne narzędzia, żeby mówię takie ja mam rytuały, nie wiem, stanę rano, prawda idę z psem na spacer. Potem tak staram się spokojnie i uważnie znieść śniadanie, żeby, żeby tak. Powoli wchodzić w ten, w ten dzień. I, i to, i, i mówię, i ta część się tak opiekuje tą twórczą, więc jak twórcza odpala, to, no to no, tam pewne rozbrykanie, że tak powiem. Nie, ja przeskakuję bardzo łatwo z myślenia o obrazie na multimedia, na dźwięk, na, na, na różne rzeczy. Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś i, i, i właśnie muszę sobie to zanotować gdzieś. to tak? Trochę jest ta, że co, ta lewa półkula, prawa półkula, tak? Bardzo to możliwe, chodzi, bardzo możliwe, że... Że, to, że to tak, że ja mam tak te dwie półkule tam mi współ, znaczy współpracują. Nie wiem do końca. My, znaczy myślę, że to jest tak, że wydarzenia różne, które, które się stały spowodowały, że się obudziła taka część, która po prostu instynkt samozachowawczy. Hola, hola, muszę przetrwać. I gdzieś się ten twór na trochę wycofał. E, możliwe, możliwe, że po prostu lewa półkula przejęła funkcje bardziej życiowe i, i pozwoliła mi się podnieść i, i, i wrócić do życia, ale już nie chcę funkcjonować w chaosie, bo wiem, do czego mnie to może doprowadzić, bo ja też jako osoba wysokowrażliwa i taka właśnie bardzo zaangażowana, jak się wciągnę w jakiś projekt, no to tak mogę popikować do góry, że no a wiadomo co, w naturze no, jakby równowaga musi być, jak im wyżej wzlecę, tym, tym dalej spadnę, prawda, a już nie chcę. I jak pozwolisz, to, to tutaj dodam, że te warsztaty o kreatywności, które stworzyłam, Właśnie powstały na bazie tych doświadczeń trochę i tego, że też bardzo mnie ciekawi psychologia od kilku lat. To Do tego jeszcze wrócimy, mhm, dobrze. do tych warsztatów za chwilę. Dobra. Bardzo mi się podoba to, jak powiedziałeś, że to, ta racjonalna część się opiekuje tym artystą i to mhm. jest bardzo ciekawe, myślę, i warte zapamiętania, bo często jest tak, że to jest przedstawiane jako jakaś taka wewnętrzna walka. Tego, Możliwe, że ona kiedyś a tutaj, istniała, ale. A tutaj, po, no po, właśnie to nie? jest ciekawe, że, że, że to jest jakiś może nawet cel, do którego moglibyśmy dążyć. Może, znaczy ja myślę, że to, znaczy bardzo się cieszę, że, że to wybrzmiało i że to zauważyłeś, bo chyba ja teraz zauważyłam, że to się udało zrobić i, i, i tutaj no jakby bardzo dużo mojej ciężkiej pracy nad, przez ostatnie lata i, i różnych i różnych kursów, i różnych i, i, i tak. I chodzenia do psychologa, i tak dalej, i pracy, i uświadamiania sobie różnych elementów. I, i nie wstydzę się tego powiedzieć, bo myślę, że, że, to, że trzeba to mówić, że warto sięgać po pomoc. Kiedyś się wzbraniałam, i, i albo mama, albo tata mi powiedział, że jakbym nogę złamała, to będę chodzić z tą złamaną nogą, czy pójdę do lekarza. I to jest takie ciekawe, że bardzo wielu z nas, jeśli chodzi o aspekty fizyczne, poprosi o pomoc, a jeśli chodzi o złamania psychiczne, to się wstydzimy. Nie, bo mnie wezmą za wariata. Nie, bo coś tam, prawda? Cieszę się ogromnie z tej decyzji, że to zrobiłam, bo no właśnie, między innymi myślę, że to pomogło mi y, wytworzyć opiekuna w, w, w sobie, który dba o, o twórcę. To jest ciekawe, bo tak jest to też podobne do tego, że masz tego multimedialnego i malarza, i tak. masz figuratywnego twórcę i abstrakcyjnego, i masz artystę i masz takiego racjonalnego tak. opiekuna. Dużo ludzi w środku I mieszka, teraz, nie? I teraz ciekawe jest to, że, że to może być taka lekcja dla nas wszystkich, że faktycznie w społeczeństwach, czy, czy, czy nie tylko, możemy współistnieć po prostu i dla, jest miejsce na to i, i wtedy się, no, zamiast walczyć, No na wspomagamy. pewno, znaczy na pewno nie ma co walczyć, bo, bo to najgorsza rzecz, jaką możemy sobie i innym robić. Myślę, że, znaczy problem polega na tym, że w nagące różnych rzeczy, których musimy się po drodze nauczyć, jako dzieciak, jak w liceum i tak dalej, prawda? Tu szkoła, tu interakcje personalne z ludźmi, tu relacje z rodzicami i tak dalej, i tak dalej. Strasznie dużo jest tego wszystkiego, żeby znaleźć i usłyszeć siebie. Dzisiaj jest jeszcze gorzej. Ja naprawdę w dużej mierze współczuję dzisiaj młodym ludziom, bo ilość. Nie, ja nie, nie było Facebooka, nie było przecież internetu. Okej, okay, porównywaliśmy się trochę do siebie nawzajem, no ale nie do miliarda ludzi naraz, czy tam ilu, tak? I jakichś lajków, smrajków i, i, i tak dalej. I każdy ma wspaniałe życie na I Facebooku. Każdy ma wspaniałe życie na Facebooku, a tak naprawdę realizacja, są takie, że przesuniesz wzrok kawałeczek za monitorek, a, a dookoła po prostu wcale nie jest cudownie. I strasznie się z tym, z tym trudno się z tego wyzwolić, więc bardzo łatwo jest wpaść w tą pułapkę. A myślę, że bardzo ważną rzeczą jest w życiu, taką rzeczą, którą trzeba no, od, odpracować, że tak powiem, to jest usłyszeć siebie. I ja też o tym chcę mówić na, na moich warsztatach, bo myślę sobie, że naprawdę można robić dużo, ale można też robić mało, bo to też nie chodzi o to, że teraz y, y, ktoś, kto nas będzie słuchał, pomyśli sobie, matko boska, ta pani tyle robi, a ja nie robię prawie nic. To w ogóle nie o to chodzi, tak? Można robić dużo, dużo mniej, można malować tylko obrazy figuratywne i, i, być, y, i być sobą, bo trzeba być sobą, tak? Bo to, bo to jest najważniejsze ważniejsze. Ja, ja lubię przeskakiwać między, między tymi światami, bo jest mi to potrzebne, ale ktoś może być szczęśliwy, robiąc jeden temat wiele lat, prawda? To i, w tym, i w tym nic złego. I, i mówię to studentom, żeby, żeby szukali siebie, ale najważniejsze, żeby szukać, żeby właśnie kierować się tą ciekawością i żeby ta ciekawość nas pchała do działania. Wspominałaś troszkę o tym, ale powiedz mi jak głęboko sięgają Twoje obrazy w kontekście tego, co mówiłaś przed chwilą, tego szukania siebie? Myślę, że ten cykl prac, w których mówiłam właśnie o tych kropkach, ciapkach, które są właśnie takimi bliznami, no to to był taki moment, gdzie, gdzie dość głęboko właśnie się skonfrontowałam z tym, że, że chciałabym w jakiś sposób się odnieść do tego, że, że spotykają nas różne rzeczy trudne, ale z z drugiej strony, o ironio, wewnętrzny jakiś chochlik, czy moje wewnętrzne dziecko, które tam sobie bryka, nie pozwoliło mi tych obrazów namalować w kolorach przygnębiających. Więc tak naprawdę dopóki ja nie powiem o tym, o czym są te ciapki na tych obrazach, to większość ludzi nie wie tego, że to jest o czymś trudnym i smutnym. Mówię, coś, by, coś mi nie pozwoliło, więc poszłam za tym, że okej, okay, nie, nie, nie dałam się... Nie wiem, przygnębić do końca, tylko gdzieś, gdzieś tam jednak ta natura mówiła, nie daj się temu, nie, 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 nie przywal, nie, żeby to nie było przygnębiające. Teraz ostatni cykl prac, który namalowałam, uwikłania ślady się nazywa. To są obrazy, na których po raz pierwszy pojawiają się dwie postacie, bo ja właściwie zawsze malowałam pojedynczą na ogół kobietę. Mnie nie chodziło o to, że to miało być tylko nakierowane na to, że, że to są relacje. Relacje damsko-męskie. Ja mówię o wszelkich rodzajach. Dla mnie ten tytuł uwikłania ślady odnosił się do tego właśnie, że my jesteśmy na wszelkie sposoby uwikłani w rozmaite relacje przyjacielskie, sąsiedzkie. Wszystkie formy, jakie, jakie sobie chcemy przypisać do tego i one są i pozytywne, i negatywne i tak dalej. A te ślady to jest właśnie to, co każdy w nas zostawia. Ktoś zostawia w nas ciepłe wspomnienie. Większość osób pomyśli o babci, to się ciepełko wokół serca robi, prawda? A jak ktoś pomyśli o swoim ex, <noise> z którym się niekoniecznie fajnie rozstał, no to od razu zimne ciarki po plecach przechodzą i tak dalej. Więc to było dla mnie istotne, żeby, żeby o tym powiedzieć, że wszyscy mamy jakieś, jakieś relacje z jakimiś ludźmi i są po prostu rozmaite. Mhm. Taki obraz, jak powstaje, to od czego on się zaczyna u ciebie? To było tak. Ten cykl był taki, że ja mam dużą bazę zdjęć tancerzy i po prostu od czasu do czasu. Jak mi coś tam drgnie potrzeba, to zaczynam sobie te zdjęcia oglądać i, i szukać po prostu jakichś ciekawych płus, bo to u mnie się zaczyna jednak od, od jakiejś pozy, od jakichś jakich poplątań, rąk, nuki czegoś. Kocham ręce, kocham dłonie od pierwszego roku studiów. Nawet jeszcze przed studiami dostałam kiedyś takie zadanie, jak się przygotowywałam na uczelnię. Przykazał mi jeden z profesorów na, na za tydzień przynieść 100 szkiców dłoni. No i najpierw mnie zmiotło z powierzchni. Ja muszę... Na zasadzie oszalał, jak to zrobić, no ale, ale, dłonie, ale zrobiłam. Dłonie to chyba jeden z najtrudniejszych elementów. Tak, ja jestem młody dzisiaj wdzięczna za to, że mi to kazał zrobić, bo na pierwszym roku studiów tak wymiatałam te ręce, że koledzy z mojego roku mnie zawołali do siebie, żebym im pomogła darysować, więc to jest moje takie mi ulubione wspomnienie. Potem zresztą kiedyś, jak uczyłam już to, też dałam to zadanie studentom i bardzo to jest cudowne. Ja kocham takie, takie poplątania, zaplątania, uwikłania właśnie, bo jedna z moich studentek, której, nie pamiętam, czy na pierwszym, czy na drugim roku dostali takie zadanie, ileś tam im kazałam zrobić szkiców dłoni. Na piątym roku studiów do, do aneksu, do dyplomu wykorzystała dłonie i brała właśnie osoby twórcze różne, którym kazała właśnie w rękach mieć jakieś różne przedmioty. Też mnie, też mnie zaprosiła do tego i mi właśnie powiedziała, że to wszystko moja wina, bo jej kazałam ręce rysować. Więc cudowne, zemsta. Zemsta. Więc cudowne jest to koło, które się toczy. Ktoś mi kazał, ja komuś, miejmy nadzieję, że ona kiedyś komuś i tak dalej, świat będzie się kręcił wokół dłoni. Więc yy, zwracam uwagę bardzo często właśnie, co się dzieje gdzieś z dłońmi na tych obrazach, jak się tam plączą. No i nagle znalazłam tę parę, której wcześniej zawsze jakoś przechodziłam obok tego, tych zdjęć. I tak mi się spodobały te ich splątania, takie uwikłania właśnie. No i stąd, to był impuls do, do tego. A potem zaczęłam dodawać właśnie takie myślenie o tym, jak to rozegrać. A ja bardzo często myślę kreską, rysunkiem. Ja bardzo lubię też wracać do różnych, do różnych rzeczy i, i wróciłam do myślenia o białych obrazach, bo kiedyś właśnie sporo tego malowałam. I tam jest taka symbolika dość prosta w tych obrazach, że złoto to są te ciepłe, te, te miłe wspomnienia, a wszelkie tony chłodnych, błękitów, tam fioletów, właśnie tymi, tymi mniej, mniej przyjemnymi. I, I to wszystko razem jest zestawione, one tam współistnieją na tych obrazach. Dobrze. Uwikłania, splątania i tak dalej. Czy to można powiedzieć, że to jest też forma dialogu, nie? O jak najbardziej. I tak. To jest jakiś taki, nie wiem, słowo klucz, które też otwiera Twoje prace? Czy... Na pewno, na pewno. Ja na pewno jestem w ciągłym dialogu ze sobą. I to jest też to, co mówię, że od jakiegoś czasu staram się to dużo świadomiej robić, słuchać, słuchać siebie, ale też nie na zasadzie egocentryzmu jakiegoś, że jakoś to ja jestem cudowna i wspaniała i tylko siebie słucham. Tytuł tej wystawy, na której były te obrazy w Warszawie i też obrazy figuratywne, właśnie było dokładnie w poszukiwaniu dialogu. Ja bardzo tego dialogu poszukuję, ja bardzo chciałabym rozmawiać na temat twórczości, na temat swoich obrazów, na temat tego, że fajnie jest działać i w związku z z tym właśnie teraz z koleżanką moją Anną Zwoniarską Karoliną szykujemy wspólną wystawę właśnie dokładnie z potrzeby dialogu pomiędzy naszymi obrazami i bardzo jestem tego ciekawa bardzo jestem tego żądna nawet bym powiedziała bo znudziło mi się już wystawianie obrazów samej ze sobą bardzo bym chciała właśnie kilka zrobić wystaw w których, w których obrazy by ze sobą rozmawiały takie pytanie Wystudiowany koncept, czy żywioł? Hmm. Nie, chyba jednak, po, pomimo wszystko, wystudiowany koncept. Jednak lubię główkować, lubię. Nie, nie, nie umiem taki totalny spontan. Nie, nie, chyba by mi to nie wyszło do końca. Na pewno nie tworzę w taki sposób, że rozbryzguję farbę i tam nie wiadomo co. Może powinnam kiedyś wreszcie sobie na to pozwolić, ale nie, nie tworzę sztuki konceptualnej jako takiej, ale, ale konceptualnie. Tam kotłuje się w głowie właśnie, zwłaszcza na przykład w tych abstrakcyjnych. No, w ogóle tak, lubię bardziej jednak kombinować i, i przemyśleć niż iść na spontan. Mm -hmm. Gdzieś wyczytałem, że ty podobno nie lubisz mówić o sobie malarka. No to ba tak to jeszcze na studiach powstała, ta tak, bardzo nie lubiłam. Dzisiaj już sobie. To Ale dzisiaj właśnie użyłam. Odpuściłam chłodzieży. tak, tak, odpuściłam to trochę, chociaż, chociaż nadal nie przepadam za tym, i to nie ma w ogóle nic wspólnego z płcią. To bardziej chodzi o sposób. Ja to tak, jak, jak mi się to stworzyło na studiach i wtedy bardzo walczyłam z tym, żeby mówić do mnie, że jestem malarzem, to głównie chodziło o sposób podejścia do, do do twórczości i jakby jak najbardziej uważam, że malarzem i malarką może być i pan i pani. W takim sensie, no chyba po prostu gdzieś z bebechów to wychodzi, nie? Ale dzisiaj odpuściłam sobie, bo, bo nie chce mi się już chyba oceniać tego, że ktoś jest bardziej malarzem, a ktoś jest bardziej malarką. Chyba ważniejsze jest to, żeby ludzie to robili w zgodzie ze sobą. Wtedy byłam taka zero-jedynkowa, mówię, to była naiwność taka, nic się nie liczy, innego niż malarstwo i tak dalej. No, to no, no mówię, to tak na początku się bardzo mam przejęta swoją rolą życiową. Dziś po prostu lubię to robić, już się nie przejmuję, mogę być malarką, artystką. To nie ma to już takiego wielkiego znaczenia. Ale mm -hmm. tak, była, była taka faza. <laughs> No dobrze, to w nurcie cytatów Twoich, U. tak. W jednym z tekstów użyłaś frazy wejść w rezonans z własną inwencją twórczą. O kurczę, jaka mądra byłam. No tak, no bardzo, to bardzo. To, jak to, to zrobić. Co, co masz na myśli? Wiesz co? Myślę, że wszystko, co mówię teraz, o tym świadczy. No. Cały znaczy czas... to chodzi o taki flow? Taki tak? flow, tak. No wejść w rezonans z, z, z tym, co cię ciekawi, z tym, żeby się rozglądać, tym, żeby szukać, żeby działać. Tak, właśnie rezon rezonować z tym, co nam w duszy gra, tak? To co, to, co pociąga i się też nie zastanawiać do końca właśnie, bo mnie kiedyś ktoś próbował na mnie jakby wywrzeć to, że ja powinnam albo malować figuratywne, albo malować abstrakcyjne. Ale mam wrażenie, że nie byłabym sobą, więc... Rezonuje mi to, że, że jestem rozbrykana. Po, po czym ty poznajesz, że jesteś w tym rezonansie? Myślę, że mam lekko szalony wzrok. Mam takie ulubione wspomnienie, jak pracowałam nad doktoratem swoim jechałam pociągiem skądś, i ja, siedział naprzeciwko mnie pan. Będę do końca życia tą scenę pamiętać. I przychodziły mi kolejne elementy do głowy, co mam zrobić, bo ja już w pewnym momencie mam na tyle doświadczenia w tych pracach ze złudzeniami optycznymi, że wiem, co zadziała i co nie zadziała. No byłam na totalnym flow, że tak powiem, wtedy, i kombinowałam, i po prostu się rzucałam na zeszyt, i coś notowałam, i coś tam, i to, i myślałam, i znowu, i wracałam, i tak dalej. Myślę, że ten pan wychodził ze skóry, żeby się dowiedzieć, co ja robię. Ża ża żałuję w sumie, nie wiem, dlaczego mu nie starczyło odwagi, żeby mnie zapytać, co ja robię. Bardzo często, wcześniej kiedyś chodziłam dużo do filharmonii na koncerty, to wtedy, taka trochę uwięziona, bo ja w tym moim ADHD jestem rozbrykana, więc w filharmonii człowiek musi usiąść i nie może za bardzo do nikąd wyjść, no to bardzo często nagle brałam do ręki program i zaczynałam notować pomysły. Po prostu to mi, to mi do miejsca mi pozwalało usłyszeć Właśnie różne pomysły na różne projekty. No to, co ten pan, to, co ja w pewnym, momencie, bo ja w końcu w pewnym momencie spojrzałam na twarz tego pana, no mówię, no on wychodził z siebie, jak patrzył, co się ze mną dzieje, nie? więc no muszę lekko crazy wyglądać wtedy. <ścoughs> co i to muszą być jakieś warunki spełnione zauważasz no nie, no, jak że co się pociąg, trafia mi, cię to po prostu nie poprosi. trafia mnie coś i, i mówię no często mi się to zdarzało w harmonii bo może właśnie znowu ten dźwięk jakoś możliwe yy, możliwe że dźwięk pociągu, pociągu tak nie przyszło mi to nigdy do głowy ale może masz rację tak tak Stymuluje jak tak, wyzwala bardzo możliwe tak, psychologia, rozwój, pozytywne myślenie to też są jakieś takie tematy, które są ci bliskie? Czy... No zaczynają bo... być, tak, tak, Po bo... przynajmniej pracuję nad tym pozytywnym myśleniem, bo ja mam pierwiastek w sobie bardzo smutny taki, jakiś nostalgiczno-romantyczny, ja w ogóle czasem można oszaleć, strasznie jestem sentymentalna i, i, i beksa tak naprawdę, strasznie się przejmuję w ogóle różnymi rzeczami, więc trochę pracuję nad tą pozytywnością. Znaczy mam z drugiej strony dużo pozytywności takiego dzieciństwa? ciaka w sobie I, i, i to, że ja na przykład kocham właśnie kolorowe różne rzeczy to, i pozwalam sobie na to, żeby mój dom jest strasznie kolorowo, pstrokaty i uwielbiam to. I pomimo właśnie tego, że ja się przebodźcowuję i tak dalej, to ja na przykład bardzo potrzebuję tego, żeby mój dom był właśnie kolorowy, bo, bo dużo bardziej w nim odpoczywam. Jakbym miała mieć sterylne i białe mieszkanie, to chyba bym oszalała w takim mieszkaniu. Widziałem chyba w werandzie To było. kiedyś było dawno, teraz tak, mam można... dużo bardziej pstrokaty. Aha, mhm. ale to można... Z Zajrzeć w werandzie, gdzieś Można tam na wyszukać w internecie tak, i tak, zobaczyć, no. o czym mówimy. Mhm. Chociaż tam była jeszcze wtedy biała podłoga, teraz mam już normalną dębową i ona powodowała taką sterylność, i właśnie szybko ją zmieniłam, bo to było mi za czysto. Nie, mam dużo, dużo bardzo różnych rzeczy, wisi na, na ścianach, kolorowo, rozmaite mam te elementy. I, I muszą być. Zresztą ja w ogóle najbardziej na świecie kocham paski. Wszyscy moi przyjaciele, znajomi wiedzą, więc mam wszystko w paski, co się da możliwe. Od skarpetek, każdej części garderoby posiadam. Mam portfel, torebki, no wszystko. Tapetę w paski, w ogóle kocham. Kocham. Tylko jestem bardzo ortodoksyjna, jeśli o to chodzi, bo noszę albo gładkie, albo w paski. Żadnych Aha. innych wzorków nie toleruję. <laughs> Czyli jak ktoś chce prezent dla Pauli, to w paski. Tak, tak jest, <laughs> dokładnie wszystko w paski przyjmę z największą radością. Paski robią, dobrze robią mi na głowę. No tak. Tak jak rozmawialiśmy i tak jak ja Ciebie słucham i słuchałem Cię, jak się pierwszy raz zobaczyliśmy, czyli na otwarciu Twojej wystawy, mm -hmm. to tak jakby jest to jasne, że to jest Twoja pasja, co ty robisz. Tak, tak. Tak, i rzeczywiście zdarza mi się, że jak zaczynam opowiadać, może dzisiaj przez to, że, że siedzimy przy mikrofonach i muszę być lekko nieruchoma, to się tak nie uruchomiłam bardzo, bo ja potrafię z dużą, ogromną pasją opowiadać, i, i w ogóle bardzo to lubię, jak, jak ludzie zaczynają reagować na to, że ja zarażam ich tym, że, że, że to jest po prostu autentycznie fantastyczny świat. Tak, lubię, lubię to i cieszę się ogromnie też ze wsparcia moich rodziców, którzy. Którzy mi pomogli w tym, żebym, żebym jednak na tą akademię poszła i żebym robiła swoje, bo myślę, że gdybym tego nie robiła, byłabym ogromnie nieszczęśliwa. Byłam nieszczęśliwa w, przez 12 lat obowiązkowej edukacji. Szkoła podstawowa to była męka na ugorze dla mnie. Ja mam jeszcze dysleksję i parę jakichś innych atrakcji, które bardzo mi utrudniają życie, bo mam duże problemy z koncentracją, bardzo powoli czytam i, i ogromnie dużo muszę włożyć wysiłków w to, żeby, żeby osiągnąć. Różne, różne rzeczy jestem już od dłuższego czasu bardzo świadoma swoich mocnych stron i słabych. Moją słabą stroną jest to, że no nie mogę, nie, nie dam rady szybko czytać, i, i, i wiele lat strasznie to był dla mnie duży problem. Cieszę się, że dzisiaj mogę o tym otwarcie mówić. Ale dużo mnie to kosztowało, żeby to przepracować. Plastyka jest światem, który pozwala mi na to, żeby szaleć i żeby, żeby robić dużo różnych rzeczy, i cieszę się, że dostałam wsparcie takie od rodziców moich, od rodziny, od mojego brata też, bo mi pomagał, żeby, żebym mogła na studiach mi pomógł, żebym nie, nie, nie musiała ciułać tam jakichś pieniędzy czy coś, to po prostu mi pomógł finansowo. I, 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 to, jest, i to jest fajnie, że mi się udało. W tym miejscu być, i że mogę, i że mogę tą, tą pasją swoją być i, i, i żyć nią. No tak, ale i to mówi profesor Uczelni Wyższej, <laughs> doktor Habilitowana. Paula Jaszczyk. Tak, to ja. <głye> że, że ona ma dysleksję i że ma trudności w uczeniu się. Tak. tak. <głye> no dobrze, ale uczysz studentów, co zarażasz? No, ich na szczęście by... nie każemy im czytać, więc. <gjew> <głye> A czego, czego, czego się uczą studenci od ciebie, poza tą pasją, którą <głye> zarażasz? <głye> <głye> Przez kilka ładnych lat prowadziłam pracownię, jakby mojego pomysłu to była pracownia obiektu multimedialnego. I robiliśmy właśnie takie przestrzenne formy, na których wyświetlaliśmy rozmaitego rodzaju wizualizacje. Ale przyszedł czas i potrzeba na zmianę, i w tym roku, znaczy kończę jeszcze ostatni rok w tej pracowni multimedialnej, ale od tego roku na, w Akademii prowadzę pracownie struktur wizualnych, więc zatoczyłam też koło. Ja w ogóle bardzo wierzę w to, że rzeczy w życiu zataczają koła, i to taka Jedyna, jedna, jedyny aspekt filozoficzny życia, który, który kiedyś poczułam, że jest i, i, i rzeczywiście mi się sprawdza, że, 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 że te rzeczy krążą. I to moja ukochana pracownia struktur z Wydziału Malarstwa, ja, ja ją teraz znaczy, zbudowałam w się sensie takim, że nie prowadzę takich samych zadań jak na Wydziale Malarstwa, bo tam się innego abecadła studenci uczą niż na sztuce mediów. I miałam ogromną radochę wymyślając zadania i, i, i tego uczę i robię ze studentami projekty graficzne, fotograficzne, wideo, ale właśnie wplotłam w te zadania, aspekty muzyczne, bo bardzo chciałam, żeby ich świadomość i pole wyobraźni poszerzyło się też o, o jakby zagadnienia muzyczne, bo możemy czerpać inspiracje z wszystkiego I, i, i uważam, że multimedia jak najbardziej powinny współpracować z dźwiękiem, więc przy okazji uczą się pewnej nomenklatury czy pewnych zagadnień związanych z muzyką. No ale chyba jest coś takiego, czego nie możesz nauczyć na uczelni, skoro decydujesz się prowadzić autorskie warsztaty z kreatywności. Tak, oczywiście, bo y, moje warsztaty nie zdradzając zbyt wiele, bo bym wolała, żeby y, y, ludzie przyjechali i, ch i chcieli uczestniczyć w tych warsztatach, moje warsztaty z kreatywności nie dotyczą wytwarzania, nie dotyczą tworzenia dzieła i to jest dla mnie najważniejszy aspekt, który chciałabym podkreślić, ponieważ tak jak powiedziałam, te warsztaty są na bazie różnych doświadczeń moich życiowych. One są oczywiście na bazie tego, że ja jestem twórcą, ale i pedagogiem, ale też jestem człowiekiem i moje zainteresowania wokół psychologii ja pod skórą czułam przez ostatnie parę lat, że ja wszystkie te kursy różne, które odbywałam dotyczące stresu, dotyczące dotyczące kreatywności, dotyczące radzenia sobie z tym, tam tymi różnymi aspektami, yy, że prowadzą mnie do tego, ja już kilka lat temu stwierdziłam, że bardzo bym chciała stworzyć właśnie swoje warsztaty wokół tego tematu. I te warsztaty się nazywają kreatywnie, to znaczy jak? No właśnie, czyli to, jak? To znaczy, konkretnie. To ja sobie powiedziałam tak: jak to znaczy lepiej? A jakie to lepiej będzie i w jakim aspekcie życia, to już zależy od każdego, kto przyjedzie na moje warsztaty, bo pomówimy tematy typu mocne strony, wrogowie kreatywności, i to jest jeden z takich tematów bardzo dla mnie istotny. I bardzo go mocno przepracowałam właśnie, żeby jak najwięcej ludziom uświadomić, jaka jest ilość wrogów kreatywności, które nas odciągają od tego i jak z nimi pracować. Ja nie omówię jak pracować z wszystkimi, bo to mogłabym miesięczne warsztaty wtedy zrobić. Opowiem o większości, a powiem też o jak z kilkoma pracować. Powiem też o tym, jakie są narzędzia kreatywności i porobimy sobie różne ćwiczenia wokół tego tematu. I na koniec będę chciała, żebyśmy zrobili z uczestnikami taki element tego planów no jakby krótkodystansowych i dalekodystansowych, żeby sobie taki mogli stworzyć plan, co by chcieli, co by chcieli zrobić i na bazie właśnie swoich mocnych stron, doświadczeń różnych, o których będę tam opowiadać. No stworzyć sobie takie, taką przestrzeń właśnie, żeby lepiej, lepiej żyć, czy lepiej gospodarować własnym czasem, lepiej budżetem domowym, lepiej relacjami w rodzinie. Mówię to lepiej można odnieść do wszystkiego, czego człowiek w środku potrzebuje, i te warsztaty są właśnie po to, żeby się zatrzymać i usłyszeć siebie. Taki kaizen trochę, tak? Chyba to japońska taka sztuka Takie jest, ja nie, że, tego niestety że, nie zna, że właśnie więc, takich drobnych udoskonaleń. Właśnie to jest, to, 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 to mogę powiedzieć, bo tu niewiele zdradzę. Kreatywność y, jako, jako hasło, jak, jak wyszukamy, y, to jest coś, co, y, to jest jakby wytwarzanie czegoś nowego, oryginalnego i wartościowego. I uważam, oczywiście, super, jest to bardzo potrzebne, świat by się nie rozwinął, gdyby nie te cechy kreatywności. Kreatywności, ale uważam, że one też są potwornie obciążające. Jeśli codziennie rano człowiek wstanie i powie sobie: „Boże, muszę, muszę coś. wymyślić coś oryginalnego i wartościowego”, to się można położyć do łóżka od razu, nie? Tak. Więc ja chcę zdjąć ten element obciążający, bo to od razu uruchamia krytyka: „Boże, nic dzisiaj nie zrobiłam nic, nie tego, nie jestem wart”. O matko, tragedia, nie? i kiedy zobaczymy że, że kreatywność to może być ciekawość i działanie i po prostu pewna forma zaangażowania i bycia konsekwentnym w podej, podjęciu pewnych decyzji prawda czyli chcesz powiedzieć taki sposób na życie to jest trochę, taki warsztaty trochę tak, trochę tak. kreatywność jako sposób na tak, życie dokładnie. tak pod tytułem tak można dokładnie o nie? to chodzi taki mhm. jest mój pomysł nie tylko mówię, każdy to musi dostosować do swoich realiów, i to jest rzecz, którą chcę mówić jako pierwszą na tych warsztatach. Ja jestem sama, nie mam rodziny, tak się życie potoczyło. I gdybym ja usiadła naprzeciwko matki trójki dzieci i zaczęła jej mówić o tym, słuchaj, wstawaj rano, medytuj 20 minut, skup się na sobie, coś tam, Boże, to ona miałaby prawo przyjść i mnie chlasnąć w gębę, że tak powiem, no bo to jest jakiś szczyt kretyństwa, tak? Każdą zmianę, czy każde to lepiej, co ja mówię, kreatywnie to znaczy ja. Tak, lepiej dostosuj do swojego życia, do swoich realiów. Masz trójkę dzieci, masz, nie wiem, tam miliard innych obowiązków, nie znajdziesz przestrzeni na to, na tamto, ale możesz wygospodarować sobie na przykład czas, nie wiem, usiąść z mężem i podyskutować. Słuchaj, chciałabym mieć, nie wiem, jedno popołudnie tylko dla siebie. Jak przestawimy to i to, ty zawierzysz Staśka, ja zawiozę Baśkę, coś tam, coś tam, nie? Myślę, że może można, tylko trzeba spróbować, nie? No tak, ale takie warsztaty, które ty robisz, to jest dość mała grupa. Z tego co czytałem, to chyba osiem osób, tak? Tak, tak, tak. tak. Znaczy tak jak mówię, ja chcę no, powiedzieć, bo ale... to też jest ważne. Ja jeszcze to będą pierwsze te warsztaty. Ja y, chcę zobaczyć, czy ja to dobrze wymyśliłam, czy ja to dobrze wykombinowałam. Poza tym naprawdę tych aspektów tam jest bardzo dużo, więc gdyby to była duża grupa, to ja się nie, nie nakieruję mojej uważności na każdego, a ja chcę każdemu poświęcić chwilę czasu. Bo bo jeśli ja mam rozmawiać o mocnych stronach, to muszę mieć czas i przestrzeń, żeby każdego zobaczyć mhm. na chwilę. Takie rozpoznanie bojem trochę robisz. Nie wiem, czy zobaczymy. Ja jeszcze nie, ja nie wiem. Ja na razie, ja na razie to, wszystko, yy, to wszystko mi podpowiada intuicja i instynkt. Czy to się uda, czy to nie będzie za dużo materiału, czy to nie będzie za mało czasu. No wszystkiego się dowiem za dwa tygodnie równo. Mhm. No dobrze, za dwa tygodnie. Powiedz mi dla kogo? Dla kogo są te warsztaty? Na razie dla dorosłych, bo to nie jest na razie dla młodzieży i dzieci, bo myślę, że to trzeba by było trochę inaczej potraktować. Na razie chciałabym się zmierzyć z dorosłymi osobami, którym się chce, które by chciały się zatrzymać na chwilę i się zastanowić, i spojrzeć, i usłyszeć, no przede wszystkim siebie, i obudzić w sobie ciekawość i chęć do działania. A takie trzy rzeczy, które bardzo by ci zależało, żeby ludzie wyjechali z tych warsztatów, zabrali te trzy rzeczy ze sobą. Mm -hmm. Pierwsza to chyba taka, żebym chciała, żeby zrozumieli właśnie ile jest przeszkadzaczy, ile jest wrogów kreatywności, bo myślę, że my naprawdę w codzienności w ogóle tego nie widzimy, jak wiele rzeczy nas odciąga i żeby zrozumieli, że są pewne narzędzia, które mogą nam pomóc w tym chaosie i to jest trochę ta logiczna część mnie, która mnie pomaga, czyli naprawdę mając dysleksję, nerwice, ADHD -e i parę innych atrakcji, można znaleźć w sobie przestrzeń na kawałek logicznego myślenia i opiekuna. Więc bardzo bym chciała, żeby ludzie wyjechali z taką wiedzą, że są wrogowie, ale są sposoby, żeby troszkę chociaż po krok po kroczku, żeby zacząć nad nimi panować żeby zobaczyli, że kreatywność to jest super rzecz, że naprawdę można na tak wiele aspektów spojrzeć trochę inaczej i żeby wyjechali z takim poczuciem, że zostali zaopiekowani przeze mnie, zauważeni. I z ciekawością pojechali do domu z, mówię, kilkoma nawet decyzjami, kilkoma planami, takimi dużymi marzeniami i małymi, które można, można spróbować wdrożyć. No i takim naj, najcudowniejszą rzeczą, jaka by była dla mnie nagrodą, to żeby na przykład ktoś po jakimś czasie do mnie napisał i, i powiedział, kurczę, udało mi się. To i to, i to lepiej funkcjonuje. To, coś się zmieniło. Coś się zmieniło. Takie nawet małe ziarnko, nie, że nie, nie gonię tak, nie jest mi ciągle smutno, coś tam, bardziej siebie polubiłem. O Jezus, to była największa dla mnie nagroda. No to trzymamy kciuki, żeby to się udało. Też trzymam. Tak, na razie trzymam kciuki, żeby zebrało się ośmiu chętnych, którzy, którzy chcieliby wejść w ten mój świat, czy taką moją propozycję tego, tego świata. No to oczywiście damy linka do miejsca, gdzie się Zapraszam. Można to jest w ogóle cudowne jeszcze. miejsce. Mam Akademia nadzieję, że... Łucznica, mała wieś na Mazowszu, między Lublinem a Warszawą właściwie można dokładnie powiedzieć, że ona jest. Najcudowniejsze miejsce na świecie dla ludzi kreatywnych, bo to jest miejsce, które działa od bardzo, bardzo wielu lat. Ja pojechałam do Łucznicy równo 30 lat temu i też bardzo chciałam, żeby te warsztaty się odbyły mniej więcej wokół tej daty, bo, bo pojechałam jako nastolatka na zajęcia z ceramiki, po czym po trzech dniach porzuciłam tą ceramikę i odkryłam coś, co się nazywa batik, czyli technika zdobienia materiału i kocham to, i kocham to, ten batik, bo woskiem się tam zabezpiecza kolejne kolory i pachnie to przecudownie. I tam można robić wiklinę, witraż, patchwork, sto różnych rzeczy, więc wszystkie osoby, które kochają jakieś formy rękodzieła, zapraszam do Łucznicy, bo to jest miejsce, które się zatrzymało w czasie. Tam nie bardzo jest zasięg, więc cudownie, A. bo nie można za bardzo wtedy buszować, po... skrolować, tak, tylko trzeba siedzieć i jednak tych rąk używać. I to jest cudownie piękny pałacyk zatopiony w ogrodzie. Super miejsce. No fantastycznie, już oczami wyobraźni mm. widzimy to wszystko. Dobrze, słuchaj, wiemy, co robiłaś, mm. wiemy, co robisz, mm. a co na przyszłość? Jakie plany na przyszłość masz? Na razie moja przyszłość jest za dwa tygodnie. Naprawdę, na razie skupiam się na, tym, na, tym, na tych warsztatach, bo ja o nich marzę od bardzo dawna. Bardzo potrzebowałam zrobienia czegoś nowego, bo ja od 18 lat uczę i pomimo tego, że to jest ciekawe i tak dalej, no to. Już to nie jest coś nowe. To, to nawet jeśli ja nowy robię przedmiot i tak dalej, pewne rzeczy już po prostu w tym wiem i znam. Twórczość, każdy projekt jest w jakiś sposób nowy, ale ja bardzo potrzebowałam nowego bodźca, bo się lubię rozwijać i to, że mogłam te warsztaty stworzyć i ja je nadal w ogóle tworzę, bo ja nadal sobie coś czytam, znowu się coś wyświetla, mówię, o kurczę, może jeszcze to bym dodał, o jakie to fajne, i tak dalej. I to, jest, I to jest super, i to jest cudowne, jest tak potworna ilość różnych Ciekawych rzeczy. Marzy mi się, żeby w przyszłości te warsztaty się rozrosły. Cudownie byłoby to połączyć jeszcze ze świadomym ruchem ciała, z jakąś, jakimś pilatesem czy, czy czymś, żeby na przykład przed południem troszkę się skupić na ciele, potem skupić się bardziej na, na, na właśnie na psychice czy na, na różnych takich rzeczach. Takie w czasy trochę. Takie, tak, takie w czasy. To by było cudowne, takie tygodniowe turnusy robić wyjazdowe to by było super, to by było bardzo fajne połączone gdzieś jeszcze z, z jakimiś właśnie rzeczami z jedzeniem, takie fajne, fajnie byłoby takie combo całe stworzyć, żeby się zaopiekować różnymi aspektami siebie i wieczorem jakiś koncert o rany. Wszystkich poproszę o zgłaszanie się, którzy są chętni, robimy takie warsztaty. Całe kombo, nie? Zamiast jechać gdzieś do Egiptu. To na przykład. To myślę, że taki wyjazd, mówię właśnie, wielowarstwowy, nie? Gdzie, gdzie tutaj spojrzymy na ciało, bo to ciało jednak no, też jest połączone z kreatywnością. No, nie, nie, nie zaopiekowane ciało nie pomoże temu, żeby, żeby działać, nie? Więc myślę, że to byłaby cudowna Przyszłość, właśnie taki, taki, taki cały zestaw razem, nie? No, rewelacja. ja, w, no, ja w ogóle w tym moim kursie też w ramach tych narzędzi przeciwko wrogom chcę mówić trochę o aspektach mindfulness, uważności. Taki kurs też, też przeszłam, zrobiłam. Nie mogę powiedzieć, że wszystko, bo ja nie jestem była jeszcze do końca na etapie, gdzie umiem się tak stuprocentowo oddać medytacji. Ale bardzo to był ciekawy, ciekawy ośmiotygodniowy kurs. I, I wiele rzeczy myślę, że jest bardzo mądrych, właśnie w takich, że trzeba się zatrzymać i być tu i teraz w Lublinie. Tak, to ciekawe, bo sporo osób, z którymi rozmawiam, powtarza mhm. dokładnie to, co ty mówisz w tej chwili. Bo to jest chyba, to jest chyba lekarstwo na, na to, co się dzieje z naszym światem teraz, tym pędzącym, przebodźcowanym, żyjącym tylko w komórce, nie? Trzeba ten telefon odłożyć niestety. Gdzieś słyszałem takie powiedzenie, że no, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale mm -hmm. to nieprawda, bo mm -hmm. tak naprawdę teraz jak nie chyba wiadomo, nie. o co chodzi, to chodzi o uwagę. Uh -huh. I, I to jest wojna o naszą uwagę. Tak, tak, tak. 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 Jak my nie panujemy sami nad tym. To nikt nam nie, nie pomoże. My to, musimy to swoją uwagę pilnować. Rozkradną nam momentalnie tą naszą no, uwagę. No teraz to jest bardzo proste, tak? Jest pod taka ilość właśnie złodziei naszej uwagi, że, no, że teraz więcej pracy trzeba chyba włożyć w to, żeby się nie dać właśnie wciągnąć, niż żeby to, to oglądać, czy nie wiem, kotki w telefonie i tak dalej. Kotki super, ale... Śmieszne koty na TikToku. Na przykład, nie? No, ale może mile jest podejść do swojego kota i go po prostu pogłaskać i pobyć z nim. Tak. No. Zdecydowanie. Dobrze, słuchaj, no to zanim się jeszcze rozstaniemy, bo czas mija, nieubłaganie, mm. to pięć szybkich pytań U do Matko, Ciebie. Boże, ojej, 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 muszę się tak, przygotować. Skup się, <głos> tak? <głos> w Twoim osobistym doświadczeniu, przekonaniu, taka własna definicja kreatywności, inna niż w słowniku. Ciekawość i działanie. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności według Ciebie: skupienie jeden morderca kreatywności. Musisz wybrać z tych wszystkich, co tam masz na warsztaty. A mogę szybko powiedzieć 20. Dawaj. Nie. No czy no takie trio, powiedzmy, no, to niech będzie trio. wewnętrzny krytyk, stres i perfekcjonizm. Aha. No właśnie, perfekcjonizm. To jeszcze nikt tego chyba nie powiedział, ale faktycznie to tak Niedawno jest. Niedawno padłam sama ofiarą. Przygotowując swoje warsztaty dokładnie padłam ofiarą swojego perfekcjonizmu. <noise> ale najważniejsze, że już masz to uświadomienie. Na szczęście sobie uświadomiłam, ale mam zamiar o tym powiedzieć na warsztatach właśnie, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pokazywać, że się zna narzędzia, i, a można czasem wpaść w pułapkę. Tak. Jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. Gdzie jeden? No nie. Wymyślić sobie na przykład, mając psa, projekt, gdzie by, tu po, gdzie by tu ciekawie z psem na ciekawe spacery chodzić. No bo ile razy można dookoła bloku. W związku z tym ja sobie wymyśliłam, że bardzo lubię wodę. W związku z tym postanowiłam zwiedzać Warszawę z perspektywy stawu, stawów i jeziorek rozmaitych. I dzięki temu moja psina ma długi spacer, a ja ciekawie zwiedzam Warszawę. Dobrze, i ostatnia jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić zaraz, żeby rozwijać swoją kreatywność. Taka wiesz, jak, mogą jak... odłożyć telefon i zacząć się rozglądać. Jak posłuchają nas, jak już odsłuchają nas w telefonie bądź w komputerze, to zamknijcie ten, ten laptop i po prostu wyjdźcie i rozejrzyjcie się dookoła siebie i zobaczcie, że jest dużo fajnych i ciekawych rzeczy, na których warto się skupić. Super, fantastycznie. I jeszcze, jak chcesz fakultatywnie swobodną wypowiedź na temat kreatywności, to proszę bardzo, scena Twoja. Bardzo dziękuję. Myślę, że już ostatnią godzinę paplałam no cały czas na temat kreatywności. Znaczy, mogę powiedzieć tak, to naprawdę jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka jest nam dana w życiu, i można być kreatywnym w każdym aspekcie w kuchni, nie wiem, w aranżacji swojego domu i naprawdę nie trzeba być, nie wiem, jak zaawansowanym kreatorem, żeby sobie, nie wiem, wziąć starą ramkę, wyjąć z niej szybę, nie wiem, wstawić tam kwiatka, nie wiem, podejść do tego jakoś ciut inaczej, tak? Po prostu no mówię, no kierować się odrobiną jakiejś fantazji, ciekawości, a przede wszystkim po prostu warto jest spróbować, wziąć tą ramkę i zobaczyć, przyłożyć, odłożyć. No ja też często to mówię studentom właśnie, żeby, żeby po prostu próbować, tak? Żeby, bo, bo to, że my sobie coś tam w głowie powiemy bo je nie umiem, mie, bo będzie brzydkie czy coś tam, tak? Naprawdę warto jest się po prostu pobawić. O, to ja mogę powiedzieć. Odłożyć na krytyka. Tak, odłożyć krytyka i przywitać trochę radochy. Po prostu takiej dziecięcej radości. I jak nie wyjdzie, to nie szkodzi. To nie ma też co się potem za to krytykować. Ale spróbowałem. O kurczę, następnym razem. I to potem już będzie w nas siedzieć. I po jakimś czasie ta ramka gdzieś, o, znajdę coś innego. O, liść, o, Kasztan, o coś tam, nie? Po prostu się bawić, po prostu mieć trochę takiej najnormalniejszej radochy, bez narzucania sobie tego, że za każdym razem muszę wytworzyć dzieło oryginalne i wartościowe. Może być zwalające po prostu, tak, zwalający, może być po prostu fajne. Dobrze, powiedz mi teraz tak. Wystawa niestety już zdjęta, albo zaraz będzie, zaraz będzie zdjęta. Zaraz tak. będzie zdjęta, więc już w Lublinie Twoich prac na razie nie zobaczymy, ale mm. gdzie można oglądać Twoje rzeczy? Gdzie można będzie zaraz coś zobaczyć? Na razie nie wiem. Znaczy na horyzoncie jest w Warszawie we wrześniu wystawa, o której mówiłam właśnie z Karoliną Zwoniarską. Nasza pierwsza, mam nadzieję, wystawa z wielu, y, właśnie takiego współ, współdialogu naszych obywateli. Obrazów. Gdzieś tam po powolutku się rozkręcamy i chcemy spróbować się gdzieś zgłosić w różne miejsca, bo też bardzo byśmy chciały właśnie, żeby te obrazy pojeździły po Polsce. Bo muszę powiedzieć, że od kilku lat dopiero robię wystawy wyjazdowe. Miałam w Łomży, w Bydgoszczy i teraz właśnie w Lublinie. I ogromnie mi to sprawia dużą przyjemność. W Warszawie jest inaczej, bo przychodzą znajomi, a w ta ostatnia tutaj otwarcie wystawy, w Lublinie. Strasznie to było miłe, bo przyszło parę osób, podeszło do mnie, bo część ludzi się oczywiście krępuje, ale część osób do mnie podeszło i to było strasznie miłe rozmowy. Po prostu takie, taka ciekawość w tych ludziach. Właśnie i to było strasznie fajne. I, i tego mi brakuje tego, żeby, żeby sobie po prostu pogadać, że ktoś coś zauważył, jak pani to zrobiła, a dlaczego, a coś tam. Fajne są takie pytania. A no w internecie można gdzieś oglądać twoje rzeczy? No ja mam na Facebooku swój, nie wiem jak to się nazywa, stronę, czy, czy jak to tam podstrona, nie wiem jak to się nazywa, ale Paula Jaszczyk Art Gallery, zachęcam bardzo serdecznie. I mam na Instagramie też Paula Jaszczyk Art Gallery, tam większość swoich prac staram się umieszczać. Ja bardzo lubię też chodzić na wystawy. Bardzo lubię oglądać pracę i bardzo często staram się dla osób, które na przykład mniej mają mobilność, żeby, żeby wyjść z domu, czy, czy, czy nie mogą przyjechać do danego miasta, czy coś, staram się po prostu robić taką kilku zdjęciową relację z wystaw i, i też tam publikuję, właśnie, żeby, żeby ludzie mogli oglądać. Ostatnią wystawę piękną widziałam w Zachęcie. Teraz mi uciekła Henryk Lula, chyba. Się, Ceramika. Och Boże, jaka piękna wystawa, pięknie zaaranżowana. Też wrzuciłam zdjęcia, bardzo piękne, więc też, te, też zachęcam bardzo do tego, żeby w ramach kreatywności, nawet jak się nie jest twórcą, żeby chodzić i oglądać i wystawy i różne rzeczy. Bo, bo po prostu warto się inspirować ładnymi, ładnymi ciekawymi rzeczami. Dobrze, to te wszystkie linki damy w opisie, Dobrze. żeby sobie można było kliknąć. Dziękuję. Mamy też na Facebooku stronę taką społecznościową, która jest skupiona wokół podcastu. Wiem, że ty tam chyba w niej już jesteś. Tak. tak. Więc śmiało tam swoje wszystkie rzeczy, jak będziesz Fajnie, chciała, bardzo dziękuję. to wrzucaj, czy Dobrze. o warsztatach, czy o wystawach, czy. Dobrze. czy, czy, czy na pewno bo... napiszę jakiś komentarz po warsztatach. A, no to fantastycznie będzie z przyjemnością to wszyscy przeczytamy. No i cóż, minął hmm. czas. Ja Ci bardzo serdecznie, Paulo, dziękuję, ja za, dziękuję za, za, za to, bardzo, że przyjechałaś i że ze mną porozmawiałaś. To była wielka przyjemność. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że mnie zaprosiłeś, że podszedłeś do mnie na wernisarzu. No i... nie mogłem, inaczej. Hmm. Bardzo dziękuję. To było naprawdę strasznie miłe dla mnie doświadczenie i, i dla mnie to jest naprawdę takie ważne, że, że ktoś chciał ze mną porozmawiać i usłyszeć, co mi w duszy mojej rogatej gra rozbryka. <laughs> Wspaniale dziękuję jeszcze ja raz. Dziękuję. Tak, słuchaczom dziękujemy, dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego tak i do jest. usłyszenia. Do usłyszenia następnym. ciekawości i działania życzymy wszystkim.